No, Rupert, te piwka. Dobra, widzowie. Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Erich Czechuczałowski. Witam was w kolejnym odcinku z gry Game Dev Tycoon, gdzie tworzymy sobie, słuchajcie, gry komputerowe. Gram w grę, w której tworzę gry, kumasz. A ja, że jestem zatwardziałem Polakiem, tutaj tworzymy tylko i wyłącznie polskie gry, jak na przykład Polska przegrywa z Niemcami 2-0. Była taka gra. I była to tajemnica, zagadka przygodowa. Więc tak to się tutaj u nas dzieje. Jeżeli podoba ci się seria, a oglądasz czwarty odcinek i nie zostawiłeś lajka, to zostaw. Czwarty czy piąty. Nie wiem, który to jest odcinek. To zostaw lajk, komentarz, suba, wpadnij w linki w opisie. A my, słuchajcie, tutaj gadamy. Michael Jimenez. Czefie, niektórzy naprawdę oddani fani gry World War 8 stworzyli modyfikacje zawierające wiele materiałów z naszego tytułu. Nic na tym nie zarabiałem. Wygląda na to, że to inicjatywa od fanów dla fanów. Nasi prawnicy zalecają jednak zabronienie ich dalszej działalności. Nie no, gdzie co ty zwariowałeś? Dobra, mam tutaj raport o grze Snowdena. Szpiedza, akcja, świetne połączenie, dialogi nieistotne. Okej, wyślij na Europę? Chyba nie. Czy chcemy ich szkolić z czymś? Nawet nie wiem, co to da te szkolenie. Ale możemy walnąć szkolenie jedno. Kart twórców gier dajmy. Co to mi daje? Okej, jakiś design, technologia. Cześć, jestem Dying Raid, zarządca projektu modyfikacji do gry War Raid. Słyszałem, że twoi prawnicy zalecili ci zablokować nasze działania. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczna, że tego nie zrobiłeś. Czechów to najlepsza firma na świecie. Zyskaliśmy 250 fanów. Dobrze, Snowden się jeszcze sprzedaje, podoba mi się to. Każde 12 tysięcy na koncie. Pamiętajcie, że mamy 900 tysięcy do końca tego roku do oddania. No niestety byliśmy w głębokim tutaj dołku, że tak to nazwę. My się nie nauczyliśmy historii alternatywnej? Halo. Sztuki walki, ty. Ale mamy tą historię alternatywną. Wiecie co? Wiecie co? Historia alternatywna brzmi jak... Dobra, skoro jest taka gra chyba od też Piranha Bytes i ona się nazywa Risen, nie? Albo coś takiego. To zrobimy Risen. To będzie średnia gra. Gra będzie... To będzie RPG dla wszystkich. Na platformę. I teraz na jaką platformę? Wydaje mi się, że na platformę PC. Tak mi podpowiada zwykły rozsądek. Już stworzenie samej tej gry będzie mi kosztować 175 tysięcy, więc kurwa pozdro. Risen musi się okazać, no stawiam wszystko na jedną kartę. Okej, teraz będziemy robić bardzo ciekawe rzeczy, o których ja nie mam pojęcia, jak to się robi. Dobra, słuchajcie, mam tu małą ściągę ogólnie. Teraz tak, teraz tworzymy RPG i wydaje mi się, że RPG tworzymy po raz pierwszy. To jest super ważne, więc walimy tutaj ogólnie opowieść i zadania, wszystko, zapis gry, samouczek, większa satysfakcja. Opowieść i zadania w RPG jest dość ważne. Tak samo silnik jest chyba równie ważny, co rozgrywka. Wydaje mi się, że coś takiego, opowieść i zadania bardzo ważne, ale silnik i rozgrywka też bardzo ważne, więc kurwa, co jest ważniejsze? Ja myślę, że silnik i rozgrywka, tak. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że coś takiego. Nie wiem dlaczego. I teraz tak. To robimy my, bo to jest silnik, to technologia. Dalej jest design, czyli robimy coś takiego. Jeżeli to nie wyjdzie, a może nie wyjść, bo po raz pierwszy chyba robię grę RPG. I nie mam zielonego pojęcia, jak ją robić. Jeżeli nie wyjdzie, to mamy przerąbane. Dialogi bardzo ważne z tego, co widzę. Projekt poziomów nie jest. Sztuczna inteligencja w RPG wydaje mi się równie ważna, co projekt poziomów. Natomiast tu widzę, że pokazuje mi, że nie, więc robię coś takiego. No dobra. Design. Pyk. Tutaj my. Tutaj też my. Kit. No jest trochę przepracowana ta laska. No ale przydałoby się też zatrudnić kogoś nowego, ale kurde, już nam się gotowa kończy. Dużo w design poszliśmy. Dźwięk nieważny z tego, co widzę w RPG. Nie zgodziłbym się. Projekt świata ważniejszy czy grafika? Patrząc po Wiedźminie grafika. Projekt świata mniej, dźwięki nieważne. Otwarty świat, rzecz jasna. Obowiązek. To my robimy. To my robimy. To niech robi ona. Jesteśmy przepracowani, niestety. Średnią grę potrzebujemy więcej pracowników. Proszę. 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 Strasznie dużo błędów. Bardzo mi się to nie podoba. Zakończ. 33 designu, nowy temat, nowe połączenie, nowe poziomy. Proszę, cykl dzienny, nie obchodzi mnie to, proszę. Ten ostatni raz mi, Risen. 6, proszę, 7 chociaż. 7, dobrze. 7, wyżej, up. 7. 6,25 średnie oceny. Ech, wydaliśmy na to 340 tysięcy. To oficjalne zaproszenie. G3. Tak, wiem. Idź na urlop.
200 tysięcy w pierwszy? Dobra, git, odzyskane siano. Okej, trochę się martwiłem, nie jest najgorzej. Mogło być lepiej, ale nie jest naprawdę najgorzej. O tak, chcielibyście mi przypomnieć. O kurwa. Mamy 3 miesiące na oddanie 900 tysięcy. I teraz co to oznacza? Widzowie, mam 3 miesiące na oddanie 400 tysięcy jeszcze plus, a ogólnie 900 tysięcy. To oznacza jedną rzecz. Musimy zrobić totalną kurwa siekierę. Rozumiesz? Musimy zrobić najlepszą z gier, jakie powstały. To musi być gra roku. Dlatego weźmiemy sobie, znajdziemy, słuchajcie, nowego pracownika, jakiegoś fajnego, nawet dwóch, i zrobimy najlepszą z najlepszych gier. Możesz być, kurde, ty. Chociaż strasznym lamusem jesteś, ale dobra. Okej, jeszcze bym kogoś znalazł. Kolejnie, nowy personel. Teraz, słuchajcie, jest wszystko albo nic. Naprawdę. 3 miesiące. Już chyba 2. O, trochę technologia design, coś takiego bym zrobił. Badania może nie. Szkolenie. Tworzenie nowego personelu. Badanie, nowy temat. Właśnie może nowy temat nie. Może tak? Może sztuki walki. Tak. To musi być to, sztuki walki. Walimy i robimy gierkę w sztukach walki. Ja słyszałem, że dobrze ci... Bo jest zaktualizowany listę klientów. No wydaje mi się, że małe stanowisko. Duże, a kiedy? To jest za 4 tygodnie. Ech, kurde, normalnie to bym walnął duże stanowisko, ale nas nie stać, więc bierzemy małe stanowisko, bo teraz albo nigdy, to jakby musi być najlepsza gra roku. Ja sobie, słuchajcie, wezmę jeszcze... musi być, niestety zepsułem, powinienem to zdecydowanie powoli robić. Potrzebuję historię gier. Jak to się tu znajdzie? Historia gier. Pamiętam te piękne gry 8.25, zobacz, wojna strategia przecież, chłopie. Dobra, słuchajcie, ostatnia gra, jaką mieliśmy, to i była naprawdę fajna, to była wojna strategia i ona miała naprawdę wysokie tutaj punkty. Mimo tego, że ta miała słabe punkty, to zarobiliśmy bardzo dużo. No ale teraz muszę zrobić, słuchajcie, musimy powtórzyć tutaj World War 9. Dziewiąta wojna światowa, musimy stworzyć taką grę WW9. To będzie gra średnia, to będzie gra dla dorosłych. To była wojna symulacja, nie? Tak? To była wojna symulacja? Wojna strategia. To była wojna strategia. To będzie gierka na PC, ta rzecz jasna. Na COX 2.0 i to będzie gierka dla wszystkich. Grafika 3D. No grafika 3D niestety, to jest tylko i wyłącznie grafika V1, ale damy radę. Recent został wycofany. Zarobione pieniądze bardzo dużo, ale zdecydowanie za mało, żeby, słuchajcie, dobrze sobie z tym poradzić. Dobra, robimy coś takiego, rzecz jasna. Silnik ważny. Rozgrywka bardzo ważna. Silnik również ważny, opowieści i zadania w ogóle nie są ważne. O, tutaj Max Stonefon i dwa razy Michael będzie się zajmował tymi rzeczami. O kurwa. Ojej. Minus 800 tysięcy. Koniec? Przegraliśmy. Electronic Mass Production. O, to ciekawe. Możemy ponownie, słuchajcie, uruchomić tutaj tego. A to fajnie w sumie, ty. Możemy od nowa. Znaczy, no musimy nadal od nowa pracowników zrobić i tak dalej. Może ten odcinek będzie bardzo krótki w porównaniu do tamtego, co był. A nie, no będzie bardzo, kurwa, krótki. Dobra, widzowie, bo to jest... Czy my tu dostaliśmy jakby już... Co tu się dzieje? Bo my tu mamy 800... A, my tu zaczęliśmy dopiero robić trap piratów. Wydaje mi się, że chuj na razie z innymi pracownikami. Albo może jednego walniemy. Fastem. Ukończymy szkolenie. Dobra, pamiętam, że mieliśmy zbierać 100 punktów tutaj badań. I generalnie powinienem sobie robić delikatne gry, słuchajcie. Spokojne. Na chillku, normalnie piraci, normalnie to będzie RPG o piratach i to będzie... Ale ach, nie wiem co. Ja się będzie nazywać Szabla albo Szabelka. Na RPG na pewno nie będzie dobre na żadnych z tych platform, więc wydaje mi się, że RPG i wyłącznie tylko na PC-ta. Będzie to gra dla dorosłych? No dobra. I na oczywiście COX 1, grafika V2. No spokojnie sobie to robimy. Zaszalałem zbyt mocno ostatnio. To jest pierwsza gra RPG, więc ciężko mi powiedzieć. Powiem, że rozrywka i silnik, coś takiego.
Stworzymy tą jedną grę i będziemy kończyć. Przecież inteligencja w RPG podobno jest nieważna. No dobra, niechaj i tak będzie. Dobra, bo świata, grafika. Tego zatrudnimy. O, ty, jaki szef. Tylko ile ja mu płacę, ty. Ale dobra. Jej właściwie. Zatrudnij kogoś sławnego. O. Jenny Jason, nie kojarzę. Mam grafikę 2D. To strasznie dużo jej płacę, bo to jest 30 tysięcy złotych miesięcznie. Pokaż szablę. O, szósteczka. No, zawsze coś tam zarobimy. No, siódemeczka. Zawsze to jest jakiś pitong. Ogólnie to teraz się opłaca robić tylko i wyłącznie praktycznie średnie gry. Szczególnie jak już zatrudniam kogoś nowego, no to raczej tylko i wyłącznie średnie gry. Moi drodzy, ten odcinek pewnie będzie trwał 10 minut, ja wiem o tym, ale jest bardzo późno. I słuchajcie, ja idę w kimę. Ja idę spać. Widzimy się, słuchajcie, z serii jutro. Przypominam, zostawcie lajka, komentarz, suba, subskrypcję, wpadnijcie na Wpadnijcie na Twittera i Twitcha. Wszystko macie w opisie. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Polska górą. Trzymajcie się ciepło. Cześć.